Hej, witajcie po raz kolejny w Half Minute Hero. Pewnie po ostatnim odcinku zastanawialiście się nad tym, czy to będzie koniec serii. Nie, nie będzie koniec serii. Okazało się, że misja numer 26, czyli tutaj ten powrót Hola, jest... Crashuje mi się za każdym razem, kiedy ją kończę. Ale jednak udało mi się ją zakończyć. Przez długi, długi czas było tak tutaj, tak jak widzicie, że był tylko jeden punkt, aż przeczytałem, że jedynym sposobem, żeby przejść tą grę, tą planszę, jest zrobienie tego z ją tak samo jak ten, jak nam się chce, tylko z tą różnicą, że nie na trybie takim takiej grafiki, tylko na grafice retro. Co możemy zrobić w głównym menu? Wymiana czego? Grafiki. I tak jak widzicie, udało mi się pokonać numer 26 i już mam już kolejny niszczyciel czasu, ale wracam do punktu numer 27, wielkie skrzydła. I zajmę się właśnie tą misją teraz. Co, ale faktycznie to było dość niefajne według mnie, że za każdym razem, kiedy chciałem przejść tą misję, dostawałem takiego ewidentnego kopsa w tyłek, typu... Chciałbyś, a nie możesz. Bo ja tak chcę, żebyś ty nie mógł. Więc... No rozumiecie chyba. Dobra, to ja ruszam dalej. Załatwię te wielkie skrzydła. Nie wiem, co to może być. Czy to będzie gryf, czy to będzie Pegas, czy to będzie orzeł, czy inne. Teraz zauważyłem, że myszka jest na samym środku ekranu. No dobrze. Dobra. O! Jad. Wygląda to jak, nie wiem, Archanioł, czy coś w ten descent. On był zbyt dużo problemów, ale ty sprawia dużo problemów, ale teraz wszyscy, którzy się mi przeciwstawili, zostaną zniszczeni z całego, zostaną usunięci. Teraz mogę rzucić czar zniszczenia w spokoju. Ha 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 ha. O, duża dłoga. Dużo wysp do odwiedzenia. Kolejny zły lord pojawił się. Rzuca czar zniszczenia. Zostaje rzucany w tym miejscu. Oj, to jest dość daleko tym razem. Zobacz sam. Zamek jest kompletnie... zamknięty. Co powinniśmy zrobić? Może znajdziemy sposób... żeby polecieć. Może w ten sposób dostaniesz się do zamku. I znaleźć drogę, żeby dostać się do zamku tego złego złego lorda. Dobra, w porządku, ruszajmy. Wybaczcie, przez chwilę się zawiesiłem. Dobra, panie, powie mi pan coś? Widziałem, że coś wielkiego spada na wschód. Co masz na myśli przez duże i na wschodzie? Pewnie to, co się tutaj świeci. Szybko zombie poszły. Dobra, co to jest? Smok! Widzisz leżącego smoka na drzewie. Mam na imię Syldonix. Przegrałem w walce z złym lordem i uciekłem tutaj. Nie mam wystarczająco siły, żeby się poruszać, człowieku. Potrzebuję smoczych
liści, czy coś w tym, czy pozostałości. Nie wiem, to pewnie jakaś roślina jest. Żeby uradł wyleczyć swoje rany. Czy możesz dostać się do drzewa na północy? Dostać się mogę. Tylko pytanie, czy mam wystarczająco... Jej! Dobra. Dziękuję ci bardzo. O, już teraz może latać. Mogę już latać. Bardzo dobrze. Ruszajmy. Są tam wioski po drodze. Tutaj. Tutaj. Najlepiej byłoby odwiedzić jako pierwsze. A i również moi bracia zostali chwyceni przez złego lorda. Czy byłbyś tak miły i pomóc im? Zanim będziesz walczył ze złym lordem. Proszę. Nie mam życia. W sumie to nawet dobrze. Wow! Teraz nagle zacząłem latać, tak? Nie mam nic. Ale mam smoka! Tego się trzymajmy. Dobra. Co to jest? Turcza! Modyfikowana moja tarcza stara, ta co wyglądała, co mówiłem, że wygląda jak klepsydra. Gryfy! Bić ta gryfy! Witam! Słyszałem głos ludzki, który brzmiał... Nie, jest czy... Gdzieś niedaleko... Strumyka? Coś ten... Tak jest. Coś ten descent... Gdzie? W sumie najpierw... Byłoby dobrze zrobić to... Tylko kurde, teraz orientacja... Tym wszystkim jest najgorsza, bo pierwszy raz mam w ogóle taki widok z góry. O, coś tu jest. Kim jesteś? Słyszałem, że został pokonany przez Lorda Hynę. Jeśli chcesz uratować smoka, musisz najpierw pokonać nas. No, no kij. Przybyłeś, żeby mnie uratować. Siduksy. I ludzki mężczyzna. Dziękuję. Jeden z nas wciąż jest przytrzymywany. O, kolejny. Smok! To niemożliwe. Słyszałem, że został pokonany przez lorda. Schrzanić to. Dawaj. To jest to. Czy to ty, Sildruxie, czy jak on to... Nie wiem, jak to się mówi. Dziękuję ci bardzo. I tobie również, człowieku. Ja jestem ostatnim, którego złapali. Tak przy okazji słyszałem od potworów. Nie wiem, czy to jest... Czy byłoby to przydatne, ale... Ale pewna para tajemniczych butów jest ukryta gdzieś nad rzeką. Teraz was opuszczę. Życzę wam szczęścia. Nieźle lecę. Tak dużo ich zabiłem, że... No... Dziadek, dawaj. Przed chwilą zabiłem smoki. Jestem jednym strażnikiem. Jestem tym, który strzeże podwójnych. Nie wiem, co to jest. W tym miejscu człowiek, smok. Jestem tym, który. Jestem tym, który to przetestuje i zobaczy.
czy jesteście godni, by używać przeklętego przedmiotu. Świetna robota. Wygląda na to, że jesteście godni, ale bądźcie ostrożni, kiedy kiedy je już założycie, to już jest koniec. Nie będziecie mogli już uciekać z walk. A kto powiedział, że ja będę uciekał z walk? Panie! Ja tu nie jestem, żeby uciekać z walk. Ja tu jestem, by ratować świat. Ty mi tu mówisz o uciekaniu. 3500 ten. Chyba odwiedziłem wszystkie miejsca, zdobyłem wszystkie przedmioty, co tutaj są do zdobycia. Mogę jeszcze sprawdzić te jaskinie, ale... 37, 38. Jedziemy, panie. A! Czy ty nie jesteś tym smokiem, którego pokonałem wcześniej? Jesteś pewien, że tego chcesz? Złapałem twoich towarzyszy. Więc nie obchodzisz się nimi? Oro, już uratowałem swoich braci. Ty fałszywy. Twoje sztuczki kończą się tutaj. Przygotuj się. Rozumiem. Tak czy siak. To jest tak, czy mi jest wszystko jedno. Bardzo dobrze, walczmy. Ajaj. Nawet niebo jest moje. Chłopie. Przecież on cię przed chwilą pokonał. A ty nadal sobie wymawiasz coś? Hej człowieku. Co mi dujesz? Jesteś niesamowity, nie sądziłem, że dasz radę pokonać złego lorda. Ale moje bracia nie są bezpieczni. Oto prezent ode mnie. Pozwól mi pozwolić swoje podczas twojej podróży. Lodowa tarcza. Ciekawe. Dobra robota, jak się nazywał? Może być wspaniałym gentlemanem, on jest smokiem też. Teraz możemy ruszyć za Noirym. Nawet przez niebo. Ruszajmy. Jeszcze tylko trochę, aby dogonić Noira. No to. Załatwiliśmy Noira. Nie, raczej dorwaliśmy sobie ten. Przeklęty przedmiot, buty, które mi nie pozwalają uciekać. Ciekawe, jakie mają statystyki. To jest ważniejsze niż ten, że coś tam ten dodatkowy jakiś status dają. No dobra. Ale okej. Dobra, to był kolejny odcinek z Half Minute Hero. Ja widzę się z wami w kolejnym. Na razie, cześć.